Dokładnie, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że obu zespołów będą należały się brawa za to spotkanie, bo zostawili naprawdę dużo zdrowia na tym torze. Cała ich praca, tak jak teraz, z całego sezonu sprowadza się do tylko tych 60 sekund, które są przed nami. To przygotowanie teraz kolejne, pieczołowite przystają Fidena, czy jest na to, co dzieje się w głowach trenerów. Niech Państwo sobie uświadomią, proszę, jeśli oni, dorośli goście, tak to przeżywają, co się dzieje pod kaskami zawodników, coś niesamowitego, całe piękno dramaturgii, ale też okrucieństwo sportu, które tak kochamy i dzięki któremu z taką ochotą przyjeżdżamy na zawody żużlowe w najlepszej lidze świata. Teraz właśnie kumuluje się w tym jednym szalonym wyścigu. Drżeliśmy o wszystko, o deszcz, o plandeki. Okazuje się, że się udało, że niebo się otworzyło, że pojawiły się gwiazdy, a jak mawiają Serbowie, gwiazdy są oczami wojowników. Teraz czterech wojowników walczy o wszystko. Cały sezon jak w soczewce skumulowany w czterech okrążeniach na stadionie olimpijskim. Rofin, ten Pawlicki, Janowski, Kołodziej walczą o wszystko. Gorączka złota do granic możliwości. Pawlicki wyładował z drugiego pola. Jest na prowadzeniu. Kołodziej zaraz za nim, łapią się za głowy kibice we Wrocławiu, bo jeśli tak skończy, to to będzie knockout. Zdecydowane prowadzenie Piotra Pawlickiego. Za nim Janusz Kołodziej w tym motocyklu wstrzonym na moro nie jest w stanie nawiązać walki żadnej. Maciej Janowski próbuje tutaj Wofinden. Ta nadzieja na wielką rywalizację w ostatnim wyścigu skończyła się chyba po pierwszym łuku, bo jeśli nie wydarzy się dramat, kataklizm, to Pyki znowu będą mistrzami, to Pyki odbiorą medal, który wywalczyły sobie w 2015 także ze Spartą Wrocław. To już jest wielki dzień, to już jest wielka historia, to już są złote karty w historii polskiego speedwaya, bo taka dramaturgia finału zdarza się raz na kilka lat. Gwiazdy wojowników szczęśliwe, na oni leczną Pyki na tronie. Pyki ze złotym medalem, ostatni wyścig decydował i zrobili to. I zrobili to zawodnicy Piotra Barona. Oni leczną mistrzem Polski 2017. Radość będzie się dopełniać na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Co można wycisnąć z zawodów sportowych, to jest wielki frajda. Tutaj już bym nie rozdzielał na pojedyncze nazwiska.